Jesteśmy. Dobra, jesteśmy. Dobra, gramy, jak to się nazywa? Quick. Nieważne. Gra zabawowa. Gra zabawowa, słuchajcie, wszyscy widzowie, wchodzicie na jackbox.tv, niezależnie czy na tablecie, czy na komputerze, wy głosujecie na najśmieszniejszą, na najfajniejszą, najbardziej intrygującą odpowiedź. My tworzymy odpowiedzi, wy głosujecie. A co rundę będziemy wam czytać je po polsku, bo tak, gra jest po angielsku, ale będziemy wam je czytać po polsku, żebyście tak, wiedzieli. Dzisiaj z nami jest Soul, Nexo, Slayprox, Puff Mage, Zombek. Dobrze wszystkich wymieniłem? Nexo, Zombek, Soul i tak. Patrzcie, czemu to się nie załaduje w ogóle mi tak końca, tak mam fioletowy ekran? No bo ty musisz wejść na Skype, musisz być z nami tutaj. Lepsza nazwa dla pęcherza, tak? No. Lepsza nazwa dla pęcherza. Mechaniczny? Wstrzymywacz. Moczownik albo mechaniczny wstrzymywacz. No to głosujecie, widzowie. Jackbox.tv. Wpisujecie kodzik, który widzicie na ekranach. Tyflemi, jesteś z nami w tym? No. Tak, widzę to. Ale na dole macie też, tak? Widzicie, ile osób już głosuje. Już ponad 350 tak. osób, już 400 osób głosowało. I te głosy są naliczane, kto wygrywa. Wbijaj Flemi do rozmowy, tylko się wycisz i będziesz widział wszystko normalnie, wiesz? A te dwie odpowiedzi spośród tych naszych wszystkich to są losowo wybrane, tak? Nie, tylko dwie osoby odpowiadały na to pytanie po prostu. A, no. Najbardziej, mogę kurde bąkol czytać, najbardziej... Kurde, najbardziej upokarzające imię dla psa. Bośniak. Mosz. Mam małego. No nie. Jak, co tu odpowiedzieć? Bośniak. No takie, tak się zdarza czasami w naturze. Bośniak stary wygra dla mnie. Moi drodzy, no. Co tu dużo gadać? To było mega dobre. Gdzie to było? Nie znam typa. Bąkol, kurde. Czemu głosujecie, kurde? A jak podeszłaby was dziewczyna i byś pytał, jak się nazywa, to co byście powiedzieli? Stary, jakby powiedział mam małego, to trochę... Mośniak, jakbyś powiedział, to bym powiedział, a co spoko, Mośniak to spoko. Whiplash, kurde. Dostałem bonus. Moi drodzy, te gry, jeśli widzicie na naszych ekranach, to czasami one ścinają. Dobra, dlatego, lepsza że my... nazwa dla gry Duck Duck Goose. Nie wiem, co to jest Duck Duck Goose. Co to jest? No to jest... Nie mam pojęcia. To są takie, że idziesz, stary, w kółko i mówisz... Kaczka, 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 gęś i stary, później się kręcisz z tą osobą, ganiasz się w tym kółku. To jakaś taka weselna gra. Tak, i musisz po prostu siąść w miejsce tej kaczki, która cię goni, wiesz? Cygan, Żyd, kurde. Żyd miał być, aha. Cygan, Żyd. Prawie, kaczor. No. Te odpowiedzi na naszych ekranach ścinają, bo my przechwytujemy ekran od Soła. To się nie da, jakby przez inne Skype'a. Osoby nie ten, tylko ta osoba, która jakby postuje, nie widzi ten. No właśnie. To u siebie ma to, są u siebie to ma odpalone, a my tak naprawdę restreamujemy to, niestety nie da się inaczej. Bo my symulujemy imprezę u Soła w domu. Czekaj, something you would... Nie wiem, co to znaczy. Coś, co byś krzyknął... To bez winą w siłę. Hej Flemi, wyłączyłeś ekran. Nie wiem, co to znaczy heckle. Wyłączyłeś ekran, żeby przywołać. Ja nie wyłączyłem, to musiał ktoś coś kliknąć, swoje udostępnić. Już dobra. Jest? No. Żeby przywołać delfiny w wodnym świecie. A ja bym tam... Wylisz śledzika, kurde? Tak. Wylisz śledzika, ale jak można przywołać... Nie zagłosowałem, nie zdążyłem. Wylisz śledzika, wołasz do delfina. Dlaczego, nie? Tryśnij dziurką, please, kurde. Dziurką. O, masakra. Jestem durny. A to jest fajne, że tutaj jak odpowiadamy na dwa pytania, mimo że dużo osób bierze, bo tak naprawdę nie wiemy. Jak to jest ten pomysł? Myśl, która trzyma świętego Mikołaja. Że nie całą noc, żeby nie zasnąć. No nie. Z automatu są wygrał, no nie. To, tylko wykonałeś pewnie szkołę. Great name for a new... Najlepsza nazwa dla plaży nudystów na Alasce. Alaska umowa stoi, co? Kurwa, łatwo na złapę. Alaska wygrywa. Laska, ja pierdolę. A co to znaczy Alaska umowa stoi? Nie rozumiem w ogóle, co no, to ma do stoi, plaży. Nie bała, nie. Aha. To ma do plaży nudystów? No, ty, nie wiem, się chodzisz kąpać w ogóle w ubraniach, czy... Nie łapią, do. No nie łapiemy, kurde. Bąk od twoich żartów. No, jakieś śląskie.
Ale właśnie było za 43%, to nie jest tak mało. Alaska! I to wygrało! No, no i to jest dobre. To i to dobre. Jeszcze było pojechało. Moi drodzy. Co powiedzieć, żeby się wymigać od jury duty, czyli co, jak w ławie przysięgłych ktoś siedzi, tak? Tak, w ławie przysięgłych. Żeby nie musieć usiąść w ławie przysięgłych. Pomyśl mi umarł, panowie, ja spierdam. Ja pierdzę, co? Nie wierzę w to. Czekaj, to komik mi umarł, ale to jest jakieś, wiesz, jasne. Dala. O matko. Dobra, ale dużo osób głosuje, moi drodzy. To... No, to jest... No, podoba nam. Najważniejsze, żebyście wy się dobrze bawili, żebyście z nami tutaj głosowali. No, to tak... Ja zrozumiałem, że to ma być wymówka, a nie żeby sobie iść. Ale dla niektórych to jest wymowa, no. Dobra, czy to jest koniec już rundy, tak? Przechodzimy do drugiego. Patrzymy, kto jest który. Punktacja, kurde, to ja będę tam gdzieś gryz kebaba z tyłu. Nie, nie będziemy brać tej gimolka, nie. No, dobra. Jak to jest tam? O! Nie jestem ostatni, jest dobrze. Runda druga. Pamiętajcie, jackbox.tv. Myślę, że to są ciężkie. Wy możecie głosować na najlepsze odpowiedzi tutaj. Kasia, coś, czego nie powinniście mówić naprzeciw papugi. No, dobra. No naprzeciw papugi, no wielu rzeczy nie powinno się mówić. Poli chce krakersa! Spierdziałem się! Dobra, głosujemy. Niektóre są tak po prostu żadne, czasami żadna się nie nadaje, ale trzeba jednak tą dobrą wziąć. No bo czasami ciężko coś, kurde, wymyśleć tak naprawdę, nie? No nie, stary, ja nie wiedziałem w ogóle, ja dostałem tak dwa głupie pytania, że ja nie wiedziałem, co ja mam odpowiedzieć, wiesz? Okay. A to, kurde, 1500 punktów ząbek został. Kurde, ząbek. A on ma jeden ząbek, zobaczcie, ząbek ma 1500. Co? No ja nawet nie wiem, co ci pisałem, czekajcie. Najgorsza nazwa dla góry. Góra Zuta! Montik Eres! Nie, to jest pewien. Góra Zuta? Góra Zuta. Góra Zuta. Najlepsza nazwa dla góry. Góra Zuta czy Montik Eres? Jakby to miało Suta Góra, to by było ze Sucha Góra, no to by było. Ale... jest prawda. Mój Boże. Taka łysa góra. Tak jak łysa albo sucha góra. Montik Eres. Góra Suta. Góra Suta. Góra Suta jest wygrywa. Patrz! Montik Eres wygrał. Montik Eres wygrał. No widzowie zadecydowali. Widzowie, my się nie znamy, widzicie, kurde. Wszyscy, my nie mamy humoru. No właśnie. Macie humoru wygrał. Tylko widownia ma humor. No, dobra, czytajcie. Czasami John Travolta... No mów w tym chwili. Czasami John Travolta źle wymawia swoje imię. Jak myślisz, w jaki sposób źle wypowiedziałby własne imię? John Travolta. Lej, mi ty jesteś dobry z angielskiego, ty powinieneś te pytania czytać. No już przeczytałem, czy nie? No, ale kolejne wszystkie. No jasne, jasne. Jesteś szczytnikiem pytań. Stary, ja tu mam 25 FPS-ów, to się nie da. Czemu mi niektóre pytania wyskakują, a niektóre nie? Bo tylko dwa pytania dostajesz, żeby wiesz, każde ma inne. Ale nie wiem, mi chodzi później, ja teraz mam te odpowiedzi i mogę wybrać. Nie, to nie wiem. Straszne. A po tym jak niektóre, bo jak miałeś śmieszny. Jakieś pytanie, to nie możesz na nie odpowiedzieć. Na no? Własne pytanie, nie możesz głosować. Tak. Invent a holiday that you think everyone would enjoy. A, wymyśl święto, które każdy by lubił. Które każdy by lubił. Święto, 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 święto. Fotosesja w Sosnowcu. Jak to polubić? No, dobra, to jak polubić fotosesję? Ja nie wiem, co tu wybrać. Święto fotosesji, no to jest najlepsza odpowiedź. Ty, czyli są to zadawa. Nie, to byłem jak. Ale ktoś się upadł na tym Sosnowcu. Fotosesja w Sosnowcu. No to będą inne sławy, będą inne sławy, mówię wam. Ale, wiecie co wam powiem? Po prostu, co gra, to dobrze, że się nie powtarzają te pytania. Ej, wygrałem! Chyba dwa pytania, jestem mistrzem. Osiągnięcie odblokowałeś są, kurde. Tak, WPJ. Pięto stojący pały. Okay, next one. Uwaga! Kolejne pytanie. On Willy Wonka's credit card statement. Jeszcze... Zaskakująca...
A, to nie. To jest Willy Wonka, to jest ten, co takie fascynujące, ten taki mem, wiesz, co on tak siedzi w kapeluszu fioletowy, ten taki... Ale to chodziło o to, jaki zaskakujący... Nie, nie ogarnę. Wpis w bilingu. Wpis w bilingu jego jego karty kredytowej, on jest takim bogatym. Nie wiem, co to było dzisiaj. Dobra. Najmniej takie straszne imię, przerażające imię dla seryjnego mordercy. I teraz Bostoński, jest Bostoński plaskacz albo Bostoński krwawy ruchacz. Ale to miało być najmniej przerażające. A może ktoś jest, wiesz, fanatykiem okresu, nie? I bo myślę na przykład ruchacz. Bostoński pluszak. Albo łaskotnik, kurde. Łaskotnik to by było. Najlepszy łaskotnik. No. Ale krwawy ruchacz jest groźny. No ale niezrozumienie słów, wiesz, ja też nie zrozumiałem, że to najmniej, bo ja na przykład dostało mi 5 sekund i niestety... A, spoko. Dobra, co tu jest? Zła nazwa... Zły zawód dla robota. Szambiarz. Mógłby mieć spięcie, kurde. A to dobre pytanie to było, kurde. Occupation to jest zawód, nie? No. Tak. Dobra, czy myślałeś angielskiego, moi drodzy? Occupation. Czy pamiętajcie, widzowie, że nie każdy z nas mówi perfekt angielski, nie? Więc czasem... Nie, bo jest jeszcze ostatnia runda, kurde. Ej, jeszcze jest ostatnia. Co za przerudy? Ale jedno mówię tego. Pytanie wszyscy na nie odpowiadają. To jest moja ulubiona runda. Kurde, trzeba się postarać. No. Uwaga, moi drodzy, wszyscy odpowiadają teraz. Rączki na komórkach. Rączki na komórkach. Ja mam komóreczkę w dłoni. Uwaga. To? Pytanie mi się nie wgrało. Dobra, święty Mikołaj byłby większym badassem, gdyby jego sanie były ciągnięte przez małego? 8 małych. Małych 8? Ząbek, weź ząbek. Co? Przez kogo mógłby być facetów w czerni, wściekłe hemoroidy? A, bo ja miałem wysłać, kurwa. Martwych płodów, albańskich kowbojów, pindoli, karakanów. Wściekłe hemoroidy. Karakanów? O kurwa. Albańskich, ja a nie, no albańskie to nie, bo już wszyscy albańskie. Wściekłe hemoroidy. Stary. No, a tu można wielokrotnego kręć tego, użycia. Tak, masz trzy głosy. Kręć dupą swoją, kurwa. Albański cowboy. Najebany. Dobra, przynajmniej teraz wiem, jak się w to gra, teraz będę... Nexus, przypisują ci martwe płody. Czemu kto? Bo zgadujcie, kto co odpowiedział. Indoli to pewnie, nie wiem. Nikt. Co? Tego nikt nie zgadnie. To jest za duży miks. Uwaga, i teraz jest to, się ważą losy zwycięstwa. Kto? Karakanów, najmniej. Flamey. Najmniej. No, 6%. Dobra, teraz walka. Uwaga, kto teraz? Facetów w czerni. Też Slave Rocks, to niestety marna próba. No stary, to nie było takie proste. Uwaga, teraz pindole pewnie będą. Albańscy kowboje, 101 osób. Stawka się zagęszcza. Tak jak krew w żyłach, hemoroidów! Moim zdaniem wściekłe martwe płody wygrają. No to jest tak, jest, nie było no, okay, nie. Lepsze były hemoroidy. Wydaje mi się, płody! Wydaje mi się, że wygra No Anse. No 8 małych martwych płodów, super! Nie, no bo ja nie wiedziałem, że sen trzeba nacisnąć. Martwe dobra. Płody, kurde, Bonko się zna na tym, co jest, kurde, no. Badass. Ale chyba i tak nie wskoczyłem do topki. I uwaga, co? Ja mam nadzieję, że się utrzymam na topce. No będę zamykał koło tabele. I teraz, no, ja proszę państwa, proszę państwa. Tak, będę ten, trzymam się. Jest Maciej! Jest! Nexus, kurde! Jestem najśmieszniejszy! A czekajcie, najlepsza odpowiedź, panowie, ja spierdam. I tym optymistycznym akcentem, moi drodzy, kończymy tym optymistycznym akcentem kończymy tą rundę i za chwilę rozpoczynamy następną.